Słuchajcie, nim zaczniemy, dwa ogłoszenia. Po pierwsze, wesołego jajka. Druga rzecz. Jeżeli przyjdzie mi jedna paczka, na którą czekam, to komputer ze śmietnika będzie jeszcze w tym tygodniu. Tak więc słuchajcie, dostałem ostatnio paczkę, która była bez nadawcy. Była na mój adres. No i to jakoś nie wydało mi się specjalnie aż tak dziwnym. Tak więc jak widzicie, odpakowywałem paczkę, no i moim oczom ukazało się to. Jest to płyta z jakimiś ruskimi napisami. Tutaj pisze akta KGB 2015. Tutaj z tego, co niektórzy z was pomogli mi rozszyfrować na Discordzie, jest po prostu miesiąc i troll czy coś takiego. Tak więc dostałem płytę z jakąś treścią. Słuchajcie, tutaj skorzystam z takiego momentu. Gdybyście kiedykolwiek dostali, nie wiem, pocztą, ktoś wam dał jakąś płytę lub pendrive'a, lub przysłał wam, tak jak mówiłem wcześniej, pocztą, jakieś takie rzeczy, naprawdę podchodźcie do takich rzeczy z dużą dozą ostrożności. Ponieważ, co pokażę wam na dzisiejszym przykładzie, mogą tam się znajdować naprawdę niebezpieczne rzeczy. Dlatego jeżeli dostajecie jakąś płytę, najlepiej nie używajcie tego, nie wkładajcie od razu tej płyty do waszego komputera, którego używacie na co dzień, na którym są jakieś wasze dane. No tutaj myślę, bezpiecznym wyjściem byłoby, no najlepiej użyć to na sprzęcie, który w ogóle, którego w ogóle nie używacie i który nie jest podłączony do internetu. Ja tak zrobiłem. I zobaczcie, co ukazało się moim oczom. Okej, moi drodzy, tak więc płytę uruchomię na laptopie, który nie jest podłączony do internetu, co myślę jest tutaj bardzo ważne. Zobaczymy, co się stanie. Okej, nazywa się You Are Next. Twórzmy pliki. O! Jeden plik. Chyba nic więcej. Czekajcie, chciałem właściwości dać. Zajęte miejsce 18 mega. Odtwórzmy to. To jest. Co? Co, i koniec? Z Masleusz. No, spróbuję się domyślić. Chociaż, no nie wiem, nie wiem. No słuchajcie, myślę, że pomożecie mi rozwikłać tajemnicę. Pokażę wam dokładnie, jaka jest nazwa pliku. Pozwólcie, że sobie wezmę tu w rękę. Taka jest nazwa pliku. Myślę, że ta nazwa nie jest przypadkowa. Widzę tutaj T420 i X230. Co przypomina mi troszeczkę, że tak powiem, nazwy ThinkPadów. No myślę.
Okej, moi drodzy, także koniec końców okazał się to bardzo sympatyczny żart. Nie mam pojęcia, kto nadał tę paczkę, w sensie, no, mam jedynie takie poszlaki, bo wiem, jakim osobom podawałem mój adres, więc myślę, że to może być jakaś poszlaka. Druga rzecz, to myślę, że może być też to, że nazwa pliku jest taka dość charakterystyczna i nazwa, że tak powiem, samego dysku. Myślę, że tutaj mogą być jakieś podpowiedzi. Możecie się wykazać, możecie spróbować pomóc mi rozszyfrować tajemnicę, kto właśnie przysłał mi tą tajemną płytę. Mam nadzieję, że to faktycznie nie było KGB, no bo wtedy... no sami wiecie. No, niemniej jednak mam nadzieję, że filmik wam się podobał, tak prima aprilisowo myślę. Temat jak najbardziej spasował, a przy okazji też myślę, że przestrzegłem wam, gdybyście przypadkiem wy dostali kiedyś coś podobnego, może to być śmieszny żart, a także może to być coś znacznie groźniejszego. Także tyle z mojej strony, mam nadzieję, że już czekacie na komputer ze śmietnika. Będą jeszcze recenzje klawiatur i kart graficznych za niedługo, także za niedługo znowu się rozpędzimy. Do zobaczenia w kolejnych filmach, na razie, bajos!